Sprawa zmian posadowienia sceny głównej Suwalskiego Blues Festiwalu była przedmiotem wyjaśnień prezydenta Suwałk. Do odpowiedzi wywołał go radny Karol Korneluk. Czy to prawda, że w tym roku sceny będą ustawione już w innym miejscu niż na bulwarach? Jeżeli tak, jeżeli główna scena nie będzie znajdowała się na bulwarach, to jaki był powód przeniesienia tej sceny pewnie na poprzednią lokalizację, na ulicę Kościuszki? My już rok temu wnioskowaliśmy o to, żeby nie zmieniać nic w układzie scen, w Suwałki Blues Festival. Impreza, która cieszy się wieloletnią tradycją, miała swój klimat. Klimat związany z ulicami Chłodną, ulicą Kościuszki, Parkiem Konstytucji, Placem Marii Konopnickiej. Jeżeli takie zmiany zajdą, to czym to jest spowodowane? Zdaniem prezydenta Renkiewicza, bulwary są miejscem wręcz stworzonym do realizacji różnego rodzaju plenerowych wydarzeń. Jest tam przestrzeń, miejsce, można piknikować i delektować się naturą i otoczeniem, uzasadniał włodarz miasta, dodając, że ubiegłoroczna decyzja miała kilka motywów. Po pierwsze, nie będzie oczywiście ograniczeń w ruchu na ulicy Kościuszki. Kościuszki jako ulica będzie ulicą przejezdną. Po drugie, nie będzie głośnej muzyki po 22, po 23 i skarg mieszkańców, bo takowe były w poprzednich latach. I po trzecie, chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób centrum naszego miasta zafunkcjonuje w sytuacji przeniesienia sceny na bulwary. Dokonano więc swoistego eksperymentu na imprezie i jego publiczności, ale nie tylko. Spotkaliśmy się z krytyką ze strony biznesu, lokalnego biznesu, właścicieli lokali, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że przeniesienie sceny na bulwary spowoduje mniejszą obecność klientów w ich lokalach. Sądziliśmy, że bez większego uszczerbku dla działalności gospodarczej, dla biznesu, da się pogodzić wszystko. Zrobiliśmy ankietę. Ankietę, która przyniosła nam odpowiedź, że miejsce bulwary idealnie nadaje się na tego typu wydarzenia. Z odpowiedzi, które wynikały z tej ankiety, było jednoznacznie, że to jest miejsce, gdzie też ten blues powinien gościć. Jednakże podmioty, które wystawiły w Parku Konstytucji swoje ogródki gastronomiczne, stanowczo zaprotestowały, bowiem za muzykami na bulwary trafiła również publiczność, co zdaje się być oczywiste. Przedsiębiorcy jednak za możliwość rozstawienia swych ogródków zapłacili i oczekiwali na istotnie większe zainteresowanie uczestników imprezy. Centrum miasta pozostało takie troszeczkę puste w stosunku do tego, co widzieliśmy w poprzednich latach. Przedsiębiorcy powiedzieli, że ten zauważalne jest zmniejszenie klientów. I wobec tego cały czas podnosili to, żeby jednak ta scena była. Widzieliśmy również, co się dzieje w sklepie. Te opinie miały z pewnością wpływ na powtórną zmianę i przywrócenie głównej sceny na ulicę Kościuszki. Pojawił się też drugi argument. Planując rewitalizację ulicy Kościuszki, zauważono, że jej odcinek między Chłodną a Wareńskiego jest kompletnie martwą lokalizacją. Nie trzeba być ekspertem, by to dostrzec. Nie mamy wpływu na decyzje prywatnych właścicieli tych kamienic. Jest jeden właściciel, który ma 5 kamienic tutaj, w tym miejscu akurat. Jak to ożywić, jak wprowadzić życie do tej zacnej ulicy historycznej, nie mam pojęcia, ale po dyskusjach, po spotkaniach, nawet na Radzie Gospodarczej dyskutowaliśmy, w jaki sposób tutaj tą ulicę Kościuszki ożywić. No to pierwszy był taki wniosek, z powrotem scena na ulicę Kościuszki. Czyli zabrać z bulwarów tą główną scenę ta scena może da ten klimat, może zachęci właścicieli tych kamienic do
do otwarcia tych kamienic, bo one są dzisiaj na głucho zamknięte. Realnie jednak trudno oczekiwać, że dwudniowa impreza organizowana raz do roku ożywi fragment najstarszego suwalskiego traktu. Kolejnym punktem, który zamiera, jest okolica placu Marii Konopnickiej. Tutejsi przedsiębiorcy już zawnioskowali o obniżenie czynszu w związku z mniejszym przepływem klientów. My jesteśmy otwarci na różne sugestie, tak samo na sugestie przedsiębiorców. I ja też apelowałem, prosiłem przedsiębiorców, żeby włączyli się w Suwałki Blues Festival i wyszli ze swoich lokali i zorganizowali te ogródki gastronomiczne w parku czy chociażby tutaj na bulwarach. Nie zainteresowani są tym. Tegoroczny plan posadowienia scen przewiduje, że jedna z nich stanie również na bulwarach. To tam między innymi w bluesowy piątek wystąpi Mika Urbaniak. Ogółem wydarzenia festiwalowe zostały jeszcze bardziej rozdrobnione i realizowane będą w 5 lokalizacjach plenerowych oraz w 7 lokalach gastronomicznych. Jak zareaguje na to publiczność, zobaczymy między 11 a 13 lipca.